Hej siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 21 odcinku naszej przygody w Milwaukee Bucks, NBA 2K20, oczywiście tryb MyLeague. Tak więc rozpoczynamy playoffy w drugim sezonie, z pierwszego miejsca startujemy, będziemy grać z Toronto Raptors. A więc rozpoczniemy sobie od wybrania składów, no i zobaczmy jak to teraz wygląda. Czyli Booker 38, Antetokounmpo 40, Muscala? Muscala na centrze? No nie wiem ogólnie, czy Muscalę tutaj wpuszczać. No chociaż te ostatnie mecze 13, 15, 9, 10, 9, 6. No jest on fire, nie? To widać. No dobra, spróbujmy w tym pierwszym meczu z Muscalą. McDermott również on fire. 22 minuty, jest sixmanem. Hernangómez, O'Neal, Dodson 12 minut on fire i Cook minut tylko 8. Schroeder też mało tutaj minut, ale komu zabrać? Ciężki, dobra, zostawiam tak, nie? Zostawiam tak, w razie czego zwalimy na coacha, nie? No dobra, zaczynamy, playoffy, pierwsze spotkanie, o kurde. No to powygrywane w tym pierwszym meczu widzę. 105 do 94. No zdecydowanie... O kurde. Dobra, tutaj zdecydowanie nam nie pykło. Booker 23 punkty. 2 na 10 za 3. Antetokounmpo 22. 14 zbiórek, 5 asyst, ale 5 strat. Schroeder 17. No 34 minuty zagrał. W końcu Schroeder. Hernangómez wysoko. A gdzie Muscala? No... 2 punkty, 4 zbiórki w pierwszym składzie. Germain 1 punkt, Cook 4. Dodson ładnie, McDermott w sumie nie najgorzej, no ale na pewno nie bez Muscali w pierwszym, nie? Czyli tak, tutaj ok, Hernangómez, McDermott 26 minut, Germain, Dodson 17, Cook i Muscala. No i dobra, no nic innego tutaj nie wymyślimy, nie? Cholera. Żeby tutaj nie było 0-4, nie? Patrzcie co oni robią, ale odpowiadamy w drugiej kwarcie. No dawać tam panowie, Janis z Bookerem. Wy musicie pociągnąć głównie. No dobra, mamy tutaj ładną przewagę, 13 punktów, 5 minut do końca. Będzie zwycięstwo, tak jest. Wyrównujemy stan tej pierwszej rundy, tak więc mamy 1 do 1. Janis 31, 15, 9, 5 bloków. Dalej Booker 30 w 29 minut, 6 fauli. Ale i tak sobie poradziliśmy ładnie do końca. Schroeder jest double-double, 17, 13. Hernangómez 12, O'Neal 8, bardzo ładnie. Dodson również ładnie, Bridges 6, Muscala 6, no tym razem ładnie z ławki. McDermott tylko 3 punkty, 26 minut aż dostał i nawet Green się załapał na 2 minuty. Dobrze, czyli Janisa mamy tutaj już lekko zmęczonego. Dobra, no musimy dalej tak lecieć, zobaczmy. Trzeci mecz w naszym starciu. Ale co tam się stało w pierwszej kwarcie? No jeszcze mamy szansę, jeszcze to nie jest koniec, ale no rozpoczynając 5-0, czwartą kwartę. Dobra. Albo jeszcze puśćmy, zobaczmy. Cholera. Dobra, 4-0-5, 6 punktów. No to jest do zrobienia. Wskakujemy. Czyli tak. Whiteside. Bardzo dobrze. Zablokowany Lowry. Dawaj, Janis. A, to Booker. Z faulem! Ajajaj. Ale wyfaulowane Beasley, 6. faul tego zawodnika. Bardzo ładnie Booker. No i dobra, 4 punkty. Schroeder ma double-double, 13-10. Siakam. Kontra Bridges, ale O'Neal jak świetnie tutaj pomógł defensywie i Ibaka za 3. Perfect release. Nie przypilnowany przez nikogo. No, tutaj niewiele nam pykło z tej akcji. Ale zablokowany Booker przez Ibakę. Harris za 3 niecelnie. Dobra, mamy tutaj niespodziankę. I Bridges sam z faulem, ale znów nie ma 2+1. Ależ no nie mamy szczęścia jak na razie. Dobrze siedzi. Okej. Świetnie, Hernangómez bardzo ładnie. I znowu Bridges tutaj ładnie się pokazał i celnie, dobrze Bridges. Okej, 3 punkty straty. Okej, mamy czas dla Toronto. 2:39 do końca, no i 3 punkty różnicy. Jeszcze Toronto w posiadaniu piłki. No tutaj też właśnie defense, nie możemy ich dopuścić do zdobyczy punktowej. Player of the game, Kyle Lowry. 24 punkty w tym sezonie, 16,5. No ale oczywiście wszyscy włączają tank, znaczy playoffs mode. The Raptors making a switch here. Johnson's checked in. Okay, well let's check in with David Aldridge who's reporting from the sideline. Siakam, no i z faulem. I kto faulował? Germain O'Neal. Dobra, jak Siakam stoisz z osobistymi, no dobrze widzę. Dobrze stoi. Okej, więc znów 5 punktów. Ale jeszcze sporo czasu. A gdzie jest Janis? Teraz dopiero się zorientowałem, że go nie ma, ale po raz kolejny Booker zablokowany przez Ibakę. Świetnie! O'Neal tutaj, bardzo ładna akcja defensywna Germaina O'Neala. I z faulem i znów nie ma 2+1. No dobrze. Inside and 10 punktów Hernangómeza. Czy tu będzie izolacja? Nie. Bardzo ważna akcja. Świetnie. Schroeder. No, z daleka tutaj próbował rzucać. 10. zbiórka O'Neala. I teraz z faulem nie był zablokowany Booker. Tak więc mamy szansę już tutaj dojechać na 1 punkt. Tak jest. Jak na razie perfekcyjny z osobistych Booker. No i trzymamy. Dobra, jeszcze raz defensik. Ale teraz już jesteśmy, wiecie, jedna akcja tylko nas dzieli. Oni tutaj nawet mogą zdobyć 2 punkty. A my wtedy mamy jedną i Ibaka. Hernangómez tutaj został w pomocy. A ja nie przyasekurowałem, tak więc... No dobra. Można zaryzykować tutaj trójkę. In and out. Ale to był dobry release. Ajajaj, faulowany Lowry przez Schroedera, no i mają teraz łatwe punkty. Ale niecelnie Kyle. No dobra. Ale świetnie tutaj się znalazł Hernangómez, no ale patrzcie jakiego mamy niefarta w tym meczu. Dobrze, celnie znów Hernangómez dwukrotnie. No już coraz mniej czasu, 50 sekund do końca. Ależ znów niestety po tym pick and rollu daliśmy się zrobić. I właśnie chyba przegraliśmy ten trzeci mecz. Dwie drużyny w bonusie, tak więc nie ma co tutaj faulować. Siakam będzie trzymał piłkę do końca. Ależ nikt tutaj nie podszedł. No i niestety, no w 10 sekund tego nie da się zrobić, tak więc przegrywamy ten trzeci mecz z Toronto. No dobrze, zobaczmy co tam z Janisem się stało, nie? W tym meczu 6 fauli. 25 minut. Booker 33, Janis 19, Schroeder 13, 10, Hernangómez 12, Bridges 11, McDermott znów bardzo, bardzo słabo. O'Neal 1 tylko punkt, 10 zbiórek. Brakuje nam tej ławki. No i brakuje nam też tych dwóch kontuzjowanych, nie? I Kobiego i Bol Bola. Jak tam Bol Bol? Ile jeszcze zostało? 1-2 tygodnie. No dobrze. No tak, no ja tutaj nie widzę nic innego, co moglibyśmy grać, tak więc lecimy z czwartym meczem. No i zobaczmy. Tutaj będzie ciężko, widzę. Ciężko Toronto przejść w takim składzie, w jakim teraz gramy. No tam był moment, no w sumie mamy teraz 5 punktów, 2,24 do końca, no spróbujmy. No okej, a więc mecz numer 4. Dobrze. Whiteside kontra O'Neal. No ale dobrze to zrobił. Czyli znów nie widzę, a nie, dobra, jest Janis. Z faulem, zablokowany. I tutaj McGee lata. Dobra, wracamy na 5 punktów, minuta 50. No, cały czas to jest do zrobienia, nie? Tylko teraz tak, bardzo dobry defense. I żeby nie trzeba było ryzykować rzutami za 3. Bardzo ładnie. Ok, jest z powrotem tutaj wymiana. Ibaka kontra Hernangómez. Niecelnie, zbiórka Janisa, 20 w tym meczu. No i dajesz, Janis. Jedziesz. Oj, ależ go Siakam tutaj przykrył. No, to nie była dobra decyzja. Ale Beasley niecelnie, jest zbiórka, ale faulował Janis. Po raz 6. No niestety robi się tak, że chyba znów trzeba zaryzykować trójkami. Chociaż teraz jeszcze, dobra, myślę, że jeszcze po raz ostatni można 2 punkty. No i teraz przy dobrym defensie możemy jeszcze kontynuować naszą taktykę numer 1. No ale jeśli teraz Toronto zdobędzie punkty, no trzeba będzie zaryzykować znów. I myślę, że nie kto inny jak Booker. Lowry za 3, wide open, ale dobrze, Booker. Schroeder, tak jest. Schroeder, jest goaltending, siedzi. Dobra. 3 punkty straty. No i teraz znów defense. Lowry. Faulowany Ibaka przez Hernangómeza i mają end one'a. Jeszcze celnie. No cóż. Gramy tą akcję i tutaj trójeczka Bookera, nie? Ale nie wyszło nic, ależ go kryją. Jeszcze raz. Co ty gadasz? Dobra, teraz. No niestety, nic z tego, a więc no już się robi bardzo niebezpiecznie, ponieważ Toronto... będzie prowadziło już 3-1, 8,5 sekundy, 4 punkty, no tutaj będziemy faulować. No dobra, no to są playoffy, no tutaj się nie poddajemy, nie? Okej, Lowry, znów player of the game. 27 punktów w tym meczu, 8 na 21. Może znów jakiś przechwyt. Dobra, no trzeba faulować, nie? Ale! Dajesz tam, Booker, dajesz? Nie, no nic z tego. Koniec. No cóż, 3-1 mamy w naszym starciu. Zobaczmy, co tutaj się działo. No, Janis, jest tutaj kosmiczny mecz, nie? 24 punkty, 20 zbiórek, 6 asyst, no ale to jednak nie pomogło nam w zwycięstwie. 6 fauli, 32 punkty Bookera, 3 na 12 za 3. Schroeder 22-8. No i właśnie. I dalej długo nic. Dodson w ogóle się nie spisał. Muscala też nie. I czy znów po pierwszej rundzie odpadniemy z playoffów? Kurczę, no gdyby nie te kontuzje, nie? Różnie mogło być. Dobrze, Dodson minus. Hernangómez dodatkowe minuty. No i dobra, no nic więcej tutaj nie ma do zmiany, nie? Dobra, czy to będzie ostatni mecz? No mam nadzieję, że nie. No jeszcze jest wiara, jeszcze wierzmy w Milwaukee Bucks. Ale i tak jest postęp, bo w tamtym sezonie przegraliśmy chyba 4-0, nie? W tych playoffach. No dobra. Tutaj jest grubo, nie? Dlaczego tak cały czas nie mogliśmy grać? 132 do 103. Janis 33-17. Booker 24. Schroeder znów double-double. Bridges, Hernangómez. No i tutaj już lepiej nasi. A Hernangómez 22 minuty i 6 fauli. Też wyfaulowany. Booker tak samo w 39 minut. Cook 12. McDermott, no obudził się. 10 rzutów osobistych celnych Cooka. Dodson 7, O'Neal 0, 7 zbiórek. No dobra, mamy 3-2, no już to lepiej wygląda, zdecydowanie. Tutaj nie za dużo zmian widzę. Cook dalej on fire. No dobra. Dalej tym samym składem, tymi samymi minutami lecimy dalej, zobaczmy. To może być o kurde, 15 punktami w pierwszej kwarcie. Ale trzecia zapowiada się całkiem ciekawie. No i zobaczmy, czwarta kwarta. Ajajaj. 10 punktów już jest. Dobra, wraca Milwaukee, chociaż Toronto odpowiada. No. 4 minuty do końca. Dobra, 3:32. Zostało 4 punkty różnicy. No i to może być ostatni mecz, tak więc no myślę, że trzeba tam wejść, nie? Dobrze, a więc jesteśmy... przy piłce i od razu Janis z grubej rury, świetnie. Dobra, jakoś coś mi się wydaje, że chyba te powtórki jednak troszeczkę lepsze są niż w poprzednich edycjach. Dużo więcej widać. Oj, Lowry wide open, ale mu weszło. Dobra, my tutaj lecimy, myślę, bez ryzyka, no chyba, że ktoś będzie wide open. No, dawaj tą zasłonę. Z faulem, no dobrze, dobrze. I McGee 6. faul, elegancko. Oj, ale siedzi. Dobrze, Booker 27, jak tam jest 27, też 11. Schroeder 17-8. A i znowu opuszczony, ale tym razem niecelnie. No i mamy tutaj kontrę, Schroeder sam. Świetnie. Dobrze, no i tylko punkt różnicy, 2.30 do końca. Jeszcze przechwyt Schroedera. Ale nie będę tutaj rzucał trój, nie będę tego zaprzepaszczał, nie? Pięknie zrobił to Janis. Dobrze, więc mamy prowadzenie. Dobra. Nie ma lipy. Bardzo ładnie w defensie. Oj, 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 co tutaj wymyślili? Bardzo ładnie dla nas, a więc błąd 24 sekund. My mamy piłkę z prowadzeniem jednopunktowym, ale świetnie się to tutaj ułożyło. Dobra, zagrajmy tą akcję. Pod Janisa. Tak jest, nie mają żadnych szans tutaj. No i mamy 3 punkty w tym momencie. No tutaj jestem mega skupiony, tak więc mogę nic przez chwilę nie mówić. Beasley. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ależ... No i właśnie, po raz kolejny 23 sekundy mocnej defensywy. No wystarczyła jedna. I są punkty dla przeciwnika. A my tutaj zagramy swoje. Miał już go na plecach, ale zagramy tutaj naszą akcję. Tak jest. Dobrze. No utrzymujmy tą trzypunktowe prowadzenie. Nie mogę powiedzieć, że jest bezpieczne, bo tutaj wystarczy jedna akcja i już będzie remis. Dobra, jeszcze mamy timeout dla Toronto. Tutaj jeszcze po... No my mamy 3 timeouty. No i czy będzie game numer 7? Player of the game, czyli co? Janis, tak jest. Jeszcze Hernangómez. Niecelnie, tak jest. Antetokounmpo. Tutaj jest Schroeder, ale dobrze, że nie ma straty. Okej, zagrajmy jeszcze raz swoje. Pięknie. Janis, no i teraz już mają pod górkę 118, 113. Tak więc, no jeśli rzucą trójkę szybką, wtedy będą nas faulować. Tak więc jesteśmy naprawdę na dobrej drodze, żeby znów zremisować. Czyli teraz wszystko oprócz trójki, nie? No dobra. Myślałem, że inaczej to będą próbowali rozwiązywać. Lowry 88%. Dobra, Booker. Niech Bookera faulują. Okej. Jednak Bookerem dużo lepiej się rzuca osobiste niż Janisem. Dobrze, mamy 7 punktów, 13 sekund do końca, tak więc no tutaj można już stwierdzić, że Milwaukee Bucks wygra ten 6. mecz. A więc bardzo dobrze, że tutaj weszliśmy, nie? Bo mogło być różnie, a więc mamy też rezerwy w tym momencie na parkiecie. Booker świetny defense, ale jest zbiórka ofensywna. Jeszcze tutaj za trzy chyba będą próbować. Zablokowany! Jeszcze McCall, niecelnie. Jeszcze trójka. O, co ty gadasz? Green faulował. No dobra, jeszcze się mecz nie skończył. Dobra. No i po co tutaj czas? Sekunda jest, nie? Tak więc tutaj wystarczy tylko dobrze podać. I jest koniec meczu. No tego się nie da przegrać. Nie? Chyba, że wam pokażę, że się da. Nie, no, nawet jakbym chciał, no to się raczej nie da, nie? Dobra, koniec, jest pięknie, a więc mamy remis. No i zostanie nam ostatni mecz, mecz numer 7. No i świetnie, dalej jesteśmy w grze, emocje nadal trwają, czyli tutaj już mamy Boston przeszedł Indianę 4-0, Philadelphia, Brooklyn 4-1, a tutaj Atlanta z Orlando również remisowo 3-3. Dallas z Sacramento też się męczy. Phoenix już jest w drugiej rundzie, przeszli Utah. Los Angeles Lakers 4-2 z Minnesotą i Denver jeszcze próbują. No dobrze, zobaczmy na skład. Okej. Hernangómez on fire. Aha, bo nie sprawdziliśmy jak tam nasi się spisali. Zobaczmy. Antetokounmpo 35, 12, 6. 14 na 23 z gry, Booker 14 rzutów osobistych, 29 punktów, Schroeder 19,8, Hernangómez 19,9. No i zobaczcie, cała ławka. No dobrze. Czyli jeszcze raz tutaj składzik. Cook dalej on fire, no ale no dobrze, no tak to trzymamy, nie? Uwaga, mecz numer 7 przed nami. Zobaczmy. Ależ pięknie. Teraz tylko, żeby to utrzymali, nie? Ale to są playoffy, tutaj kurde. No właśnie, już jest remis. Żeby tylko nie odjechało Toronto, nie? Dobrze. Znów remis. 3 punkty, 5 minut zostało. No dobra, no trzeba tam wejść, nie? Stan remisowy 106, 105, chyba teraz je rzucają osobiste. No ale wskakujemy tam, 4,52 do końca. Tak jest, rzuty osobiste Toronto, McGee. No proszę bardzo. Ok, od razu rozpoczynamy od timeoutu. Czyli co, no to jest do zrobienia. Toronto widzę w bonusie już, 107-105 prowadzą, ale mamy naprawdę dużo czasu. Siakam. 26 w tym meczu, 11 na 24, a więc no aż 13 rzutów niecelnych, nie? Ależ Booker przestrzelił, ale... No, wydawało mi się tam, że Booker już ma wolną drogę pod kosz. Lowry i Ibaka, ale tam Bridges no ładnie w defensywie, ale co z tego? Świetnie Janis. Szybka akcja i wracamy na 2 punkty. Gdzie był Schroeder w tej akcji? Dawaj, dawaj, dawaj Janis, tak jest. No, bardzo ładny wsad, tak więc zobaczmy sobie powtórkę. Dobrze. No, Lowry wide open za 3, niecelnie Hernangómez. Dobra. Pięknie, Janis. Dobrze, mamy remis. Ja jest 37, 9 zbiórek, a więc blisko double-double kolejnego. Bardzo dobry defense i zbiórka jest Hernangómeza. Dobra. Na Janisa, ale jest tutaj Schroeder niepilnowany ze wsadem. No i mamy prowadzenie dwupunktowe. Jeszcze 3 minuty. Lowry jest zmęczony. Po 2 timeouty zostały. No i właśnie jeden z nich wykorzystuje Toronto Raptors. No dobrze, Milwaukee ze stanu 3-1 było, prawda? Zrobiliśmy 3-3, no i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Bardzo dobry defense, jest zbióreczka Janisa, dobra, lecimy. Lecisz, lecisz Janis, z faulem i jeszcze perfect release, no cudownie. Okej, no lepiej być nie może. 40 punktów, 10 zbiórek Janisa. Mamy 5 punktów przewagi, 2:30 do końca. Ole Lowry, ale i tak piękny defense. Znów Janis. Haha, oh yeah. Schroeder, 6. asysta, przed chwilą zdobyta. Ibaka, no ładnie po alejupie i zostały ostatnie 2 minuty tego meczu z naszą przewagą 5-punktową. Ale tam Booker, widziałem go. Jest Booker na trójce, slightly late, niecelnie. I Lowry, no i tutaj mu weszło. A więc dobra, my weźmiemy sobie czas, minuta 42 do końca i 2 punkty różnicy, nie? Tak więc myślę, że jednak zdobycze dwupunktowe dla nas będą lepsze, zdecydowanie. Tutaj pod Bookera akcja. I co? Nie wierzę w to. I jeszcze będą rzuty? Nie, dobra, nie będzie rzutów, ale straciliśmy piłkę. No i jest tutaj szansa Toronto teraz na remis. Nie ma przechwytu. Ibaka, niecelnie jest zbiórka Hernangómeza. I Booker. Jest tutaj Antetokounmpo. Siedzi. Dobra. 44 już ma Janis. Minuta 10. Oj, tutaj Beasley. No i jest. Wide open, jest trójeczka. Dobra, nic nam z tego nie wyszło. Janis podwojony. Janis, nie było faulu. Co ty gadasz? Hernangómez znów tam chyba trącił tą piłkę, nie zebrał jej. A tutaj Anunoby zablokowany, tak jest. I jedzie Schroeder. Pięknie, ależ. No to jest NBA, dlatego kochamy ten sport. Dobra, ostatni timeout dla Toronto. No to jest ich ostatnia akcja. Tak więc 3 punktami prowadzimy. No wygląda to dobrze w tym momencie, nie? Ale teraz, żeby tylko nie stracić trójki. Lowry. Anunoby, ale to jest rzut za dwa, celny. No i teraz muszą faulować, a więc piłka do Bookera. Okej. No i Beasley po raz kolejny, szósty faul. Oj! Celnie, dobrze, Booker. Siedzi. Okej, nie mają już czasów, 18-7 zostało. I znów 3 punkty potrzebują. Ibaka, ale to nie weszło! Co ty gadasz? Jakie w ogóle rzuty, nie? No, nie spodziewałem się, że Ibaka może to w ogóle trafić, nie? Dobry defense był Hernangómeza. Ale weszło. Dobra. Dajesz, dajesz, Janis. O nie! Nie ma? Okej, będzie dogrywka. Ale, dobra, będzie dogrywka. No cóż, mogę powiedzieć. Mamy remis, emocje jeszcze przed nami. Okej, no to lecimy. No i Baka jednak miał zasięg lepszy. Tak więc 5 minut. Jeszcze nam zostało. Bardzo dobry defense. Świetnie, zbióreczka Schroedera. A więc jest Booker. Booker. Pięknie. No, Schroeder jest też tutaj bliski triple-double. Siakam. Nie było faulu? Po raz kolejny niecelnie. Toronto. Janis, tak jest. Oh yeah, baby. Dobrze to wygląda, no ale spokojnie. Jeszcze 4 minuty, nie? I tutaj w sumie tylko 4 punkty są. Ależ, ale jup. No dobra, tutaj... O, co to w ogóle było za podanie Schroedera? No i proszę bardzo, no głupi błąd i tutaj znów może być remis za chwilę. Schroeder against Lowry. Bardzo dobry defense. Nie ma. Okej, o to chodzi. Bridges. Nie było faulu, ale no dobrze, siedzi. Okej, czyli no tutaj wiemy, że Janisa będą podwajać za każdym razem, no i to musimy wykorzystywać. Aj, faulowany przez Schroedera, Lowry. Myślałem, że dobrze, ale troszeczkę za wcześnie wyskoczyłem do tego bloku. No i nie traf teraz. Raz się pomylił już w tym meczu Kyle. Ale tym razem 2 razy celnie. No i Janis nie ma podwojenia. Jest tutaj Hernangómez z faulem. No i dobra. Hernangómez spoko. Lubię też nim rzucać. Cyk. No i Hernangómez będzie miał double-double chyba. Będzie. Dobra, cały czas trzymamy te 4 punkty. O to chodzi. 2,50 do końca. No są emocje jak na play-offy przystało, prawda? Myślę, że możecie mi przyznać rację tutaj. Mam nadzieję, że fajnie się to ogląda, bo mi się naprawdę fajnie gra, ale Siakam wyprzedził Janisa. Bridges, perfect release. Oh yeah. No, Janis już ma double-double, jeszcze 3 asysty. Ale no na pewno nie będę tutaj grał po to, żeby Janis dostał triple-double, tylko po to, żeby Milwaukee Bucks wygrało ten 7. mecz. Ajajaj, bliski przechwytu Hernangómez. Ależ by nam to ułatwiło zadanie. Whiteside. Pięknie tutaj przykryty. Janis, jedziesz. Jedziesz. Oh yeah. Dobrze, 2 minuty. Jest zasłona, Kyle. Ależ faulował Hernangómeza. Wydawało się, że czysty blok. Kyle Lowry, 18 punktów, 18 asyst. Dobra, więc tutaj widzę, chyba będzie ta akcja grana pod Janisa, a nie. Co ty gadasz, Hernangómez? No zdarzają mu się tutaj błędy w końcówce. Anunoby, trójeczka niecelnie, ależ teraz dobrze, bardzo dobrze. Ohohoho, coż to Whiteside zrobił? Siakam late, niecelnie, bardzo dobrze. Wszyscy przy Janisie. Nie było faulu, ale też niecelnie Janis. No, 4 punkty, 40 sekund do końca. Siakam, niecelnie! Co tu się dzieje w końcówce? Janis! Tak jest! Dobrze, 41,5 sekundy do końca i 6 punktów przewagi. No, ta końcówka tutaj naprawdę mogło pójść w dwie strony, nie? Harris nie rzuca od razu. Tutaj musimy ich bardzo króciutko kryć. Bardzo ładnie Hernangómez. I faulowany Booker od razu. Lowry, 6. faul. A więc bez swojego najlepszego zawodnika będą teraz grać. No, myślałem, że będzie przechwyt, ale jest faul. No dobrze. A więc teraz myślę, że wszystko wskazuje na to, że Milwaukee Bucks dojdzie do drugiej rundy w tych playoffach. A więc bardzo się z tego powodu cieszę. Dobrze. Ale było blisko. No to jeszcze Booker. Dawaj, spróbuj sobie jeszcze. Może faul? Tak jest. Dobra, jeszcze osobiste będą. No i cyk, tutaj 10 punktów przewagi się zrobiło. 14 sekund do końca, więc chyba nawet nie będą tutaj już rzucać. No chociaż to są play-offy, tak więc zobaczymy. Czy się pogodzili już z porażką? Nie, jest rzut oddany, niecelny. O'Neal ze zbiórką. I jeszcze trójka, ale niecelnie i świetnie, tak jest. Milwaukee Bucks jedzie dalej. No to już wiemy, że w drugiej rundzie zagramy z Atlantą Hawks, tak więc już mamy wszystkie drugie rundy, tak więc Denver z Los Angeles Lakers, Dallas Phoenix, my z Atlantą i Boston z Filadelfią. Zobaczmy sobie jeszcze ten ostatni mecz, a więc Janis 50 punktów, 13 zbiórek, 7 asyst, Booker 26 punktów, 12 asyst, Schroeder 18,87, Dodson 12, Bridges 11, Hernangómez 10,11, no i było właśnie kilka strat. Cook 6, McDermott 4, Germain 3,5, Muscala 2. No i świetnie, jesteśmy w drugiej rundzie, a więc moi drodzy, w tym odcinku to byłoby już wszystko. Drugą rundę rozegramy sobie w kolejnym i mam nadzieję, że będą równie pokaźne emocje. Dzięki wielkie, do zobaczenia, trzymajcie się, siemano!